teraz po pytaniach, odpowiedziach wracamy z powrotem do naszego tematu. Dzisiejszym tematem dalej jest ewolucja świadomości duchowej. Jest to drugi stopień kursu, którym będziemy mówili teraz o dzisiaj, szczególnie o przeznaczeniu losu życia człowieka. Czym jest karma, prawo przyczyny i skutku, czy sami decydujemy o swoim życiu, o swoim losie, czy to Pan Bóg, aniołowie, może przewodnicy duchowie o nas decydują, o naszym życiu, czy my też sami. Proszę, może zaczynamy teraz o następnego tego tematu. Proszę bardzo. Nie bać się niczego. Nie bać się wirusów, koronawirusów, biedy, nie bać się niczego, bo jeżeli boimy się w tym życiu, to na pewno ten lęk przyniesie do następnego wcielenia. Posjazd na trzeci. A, czemu tu? Dobra, tu jest człowiecze. Tu jest, mamy pole energoinformacyjne, ta jaś, która, świadomość, którą dostajemy w tym życiu. To jest nasza świadomość, tak? I tu zbieramy sobie punkty. Złość, gniew, ból, pretensje, nienawiść, agresja. Bój się, dziecko, głupi jesteś, nic nie warty jesteś, nic sobie nie dasz rady. I popatrz, ja tu powinienem czerwonym kolorem zrobić. Zielonym kolorem dobro, miłość, szczęście, zadowolenie. Jakbym tak wymienił, to brak mi słów na dobro jest, a na złe to ja i będę mówił Państwu cały czas, ile tego zła jest. Jeżeli jest tak, myślę, że na Ziemi 80% zła jest, 70%, bo tak jest. Gdybyśmy poszli na pół, to by było fajnie. Chciałoby się wtedy żyć, bo to jak w szkole, dostałem taką ocenę. Zobaczcie, co z dziećmi się dzieje, które piątki mają. One popełniają samobójstwo później. One nie dają rady, bo czwórkę dostał, to zabić się, koniec świata, już nie ma nic przed nimi, bo on cały czas był formowany. I on nie umie dostać temu. Porażka, straszna porażka. I te dzieci często właśnie mają to, co mamy. Czym jesteśmy tu? Mamy trzy wcielenia ostatnie. Dwa, trzy. Które przerabiamy, jak ja mówię, widziałem Pani, trzy klasy przerabiamy ostatnie. Mamy prawo wrócić do naszej informacji, potrzebie wcielenia, jeżeli w naszym życiu coś się dzieje tu, w tym życiu. Takiego na przykład czołgi jadą. Ojej. Automatycznie nasza wyszukiwarka, aplikacja szuka tam podobnego obrazu. O, widzę film albo jak co, już dalej wiem, co ten czołg zrobi, prawda? Czyli wiem, co dalej będzie, bo ja mam informacje. Ale jak nie mam takiej informacji w sobie, no i na przykład mamy informacji śmierć. Moja podświadomość szuka teraz śmierć. I jeżeli ja jestem dojrzałą duszą, to wiele przeżyłem. Młoda dusza będzie miała problem z tym, bo nie uświadamiała sobie musi śmierci, tej śmierci było nało, a więc musi być więcej, ponad 50%, wtedy my będziemy wiedzieli, że nie boimy się śmierci. Bo kto się boi śmierci, to znaczy nieuświadomiony. Dlaczego on się boi? On się boi śmierci z powodu informacji, które otrzymał w kościele, czy otrzymał w gotowarce, bo śmierci boi, bo tamto i tak dalej. Dlatego przynosimy i mamy tutaj. I ciągle tutaj mówimy o tej drodze rozwoju duchowego. Tą drogą też może być przez religię, a może być droga bez religii. Zaznaczam Wam, że duchowość nie jest religią. I jakby ktoś tą duchowość przyłączył do religii, nawet powiedział, że buddyzm nie jest religią, to nie. To jest jak najutopijna religia i jaka może być jeszcze po katolicy, nie buddyzm. Tak trzyma ludzi krótko za mordę, że straszy jeszcze mów, że będziesz zły, to będziesz robaczkiem i to cię zderczemy, kiedy będziesz pokorny. Pokory uczą religię, czemu uczą jeszcze. Buddyzm jest taką samą religią jak każda inna. Jeżeli ktoś bym chciał to dyskutować, możemy na ten temat. To są religie. Dzisiaj możecie sprawdzić w internecie, Budda poddał się szczepieniu. Podporządkowany jest szefom wyższej instancji, czyli nie jest poza obszarem działania sił ziemskich, imperatorów ziemskich. Nie jest poza tym. Tak samo jak papież nie jest, tak? Ci księża mogą na dole być, inni mogą, ale mówi, poszczekajcie sobie.
psy szczekają karawany, ludzie dalej uważają, czy tak to jest. Może tak, może nie, ale bez, choć powiem, że bez religii, nie, to nie jest tak, bo ci ludzie, co idą w rozwój duchowy, oni już przeszli religię, może tak. Oni przeszli te dolne klasy, gdzie byli w różnych religiach. I teraz mówią, przeszli te religie, oni tu już na początku i mówią, zaraz, to jak ja wam mówiłem, że patrzę na to, coś mi to, ten kościół zachłodny, jest tam Bóg, jest tam, jest. Jak wyszedłem na łąkę, dopiero czułem Boga, że tam jest Bóg, a nie w kościele, nie w murach tych, nie w świątyniach, nie w piwnicach, katakumbach, czy gdzieś inny. My przeszliśmy te religie, to ja powiedziałem, że religijni ludzie boją się piekła, diabła, boją się ciemności, a duchowi ludzie już tam byli, a więc nie boją się tego, bo ja już tam byłem. A oni się boją, że właśnie dlatego czepiają się różnie. Popatrzcie, nawet w tych życiu znam człowieka, który był w różnych religiach, i Jehowy, zielonoskrzydłowców, a w końcu skończył na tych różokrzyżowcach, uznał, że to chyba nie religia, to taś religia jest, przepraszam, to żeby kogoś nie urazić tam z tej, bo z tego wywodzi się różokrzyżowców, wywodzą się też te masoni, bo to są struktury też od góry stworzone. Jak nie mam racji, to powiedzcie mi, porozmawiamy, ale wiem, co też mówię, bo to są już niższe instancje. Także tą drogą możemy wybrać sobie i Państwo, myśląc, że tutaj chcecie pójść tą prostą drogą, najprostszą, bo droga do Boga jest najprostsza. Pomijając te wszystkie egregory religijne, które są wyłapywaczami duszy. One wyłapują duszę z tej strony i z tej strony też. Wyłapują te dusze, które chcą się udochawiać, nawet bo one szukają duchowości. Często właśnie młodzi ludzie, którzy doświadczyli w swoich rodzinach czegoś złego, szukają prawdy w religiach. I tak religia proponuje prawdę. Daje im wszystko, co by chcieli usłyszeć, ale później są więźniami takich potrzebnych, bo się uwięzieni są w kłopotach. Tu ma tyle szkanonu z kłopotów i zadań kłopotów. By Pan pokazał, proszę Państwa, te wszystkie poziomy. To jest nasze jaś, to jest wyższy ja. Wyższy ja, naprawdę do którego my się dotykamy. To jest ciało przyczynowe, czyli mamy przyczyny i skutki, które tam będą. To jest ciało mentalne. A to jest nasza kochana duszyczka, którą przychodzi tu na ten świat i duszyczka mówi, teraz zgubiłem, tu jest tak, bo jeszcze jedno nie ciało. Świadomości, o której mówimy, świadomość ma. Tu mamy człowieczka, dobrze. To czyli mamy, tu jest tak, dobrze. To jest duszy, dusza nasza przychodzi. To jest świadomość duszy jeszcze, bo dusza ma swoją świadomość. Ona musi mieć do tego. To jest świadomość człowieka, tu jest świadomość duszy. To jest świadomość człowieka. Ta świadomość człowieka ma dopiero człowieka. Ona ma. Dusza ma świadomość, świadomość ma. To jest ta czysta kartka niezapisana, którą uczą rodzice postępowania tu na ziemi. Wszystko to, co kodują, programują tutaj, w człowieku, to przenosi się na ciało. Ciało ma swoją pamięć, oczywiście postępuje w swoim pamięciu, reaguje na podobne rzeczy, tak jak program był tutaj świadomy. Jak mówi się mama, bój się tego, bój się tamtego, to ten człowiek nie będzie szedł do przodu, tylko będzie szedł do tyłu, albo stał w miejscu. Jak mówi ojciec, czy problem iść odważnie do przodu, raz, nie bój się, nie bój się, nie bój się, prawo, lewo, a mama może mówić, bój się tego, bój się tamtego, bo mamy są delikatne. Jak mama jest taka właśnie przebojowa, moja mama była
była wojskową przedwojennym i ćwiczyła nas, kresowała. Mieliśmy, ja wychodzę z wieloletniej rodziny, 7 synów. No, to musiała, nie miała nic tego wyjścia. Pracowała tam w sztabie Zaleszczykach na tych, w tym wojskowym, pan Piłsudski przyjeżdżał często. Opowiadała o takim zdarzeniu, jak ten Piłsudskiego, adiutant, poszedł do tej hrabiny przedwojennej tych i chciał Piłsudski z nim porozmawiać. To było bardzo głośno, bo poszło to na całe Zaleszczyki. Kiedy chciał zaanonsować Piłsudskiego, mówię, powiedziałem, że tego komunisty dla mnie, progi są za wysokie. Nie przyjęła, to było obciacha. Przed śmiercią była osoba, hrabina. No dobra, tu mamy takie te, jak dobrze poćwiczymy ludzi, to mamy to, co mamy. Mamy. Każdy musi przejść swoją szkołę, no nie ma innego. Duchowcy. I my tak naprawdę ludzie, ten młody, zgłodni się do tego, do tego człowieka. Ten zbiera informacje. On wysyła na ziemię tutaj, jaś wysyła duszę na ziemię. Dusza jest matrycą, jak mówią nam dyskietka, to jest, nabywa się całe istnienie i na ziemi. To idzie bluetoothem czy informacji do jaźni. Jaś przyjmuje to. Lub odrzuca, mówi, jeszcze raz wrócisz, przerobisz ten sam temat. Nie przerobiłaś duszyczko. I wtedy dusza za pomocą jaźni, to jest jaźń, to jest Duch Święty człowieka, który jesteśmy. Duch, Bóg Ojciec, Duch Święty. Jak mówicie? Trójca Święty. Proszę? Trójca Święty. Trójca, tak. Bóg, Syn Boży, Duch Święty. Tak. I ten Duch Święty, to jest właśnie ta Trójca od góry, który wchodzi z Pan Boga. Bóg Ojciec, Duch Święty, Syn. I my jesteśmy synami Boga, jak nie wierzymy. No możemy być dzieckiem w Chrystusie, nikt nie przeszkadza temu. No jest w tym, może być w Bogu, a może być tylko w Chrystusie dziecko. Czyli wybrało, że Chrystus może być dzieckiem we Grzegorzu Bóg, prawda, jest dzieckiem tym, co Bóg nazywamy, albo Allahem nazywamy. No cóż, fajne matrioszki, co? No to jest nasze życie. Tak, to my jesteśmy i to jest ta podróż przez siedem, to nie, to są siedem ciał subtelnych. I siedemki są w naszym życiu tak bardzo, bardzo jakby aktualne. Popatrzcie, czego nie ma siedem. Siedem kolorów, siedem gam, siedem światów, siedem cudów świata, siedem czat, siedem dźwięków. Czego jeszcze nie ma? Siedem dni. I siedem razy siedem, 49. Ja mówiłem wczoraj o tych subosobowościach, które przechodzimy przez te również te siódemki, które od zera co 49 razy 2, 98, tyle jesteśmy zaprogramowani. Pani też, jeszcze to pamiętam, że dopiero dobrze schować ciało po 7 dniach, tak? No, no wie pani, to co ja tu pokazałem, pytanie było wczoraj, jak z tą koleżanka była, która też na pogrzebie było kremowane. Ja mówię, że no jak ta kremacja, no ja powiedziałem o siebie, nie wiem. W swoim podświadomości pamięci poprzednich wcieleniach, że ktoś mnie palił. No nie mam takiej informacji, że byłem palony, więc dla mnie nie dopuszczam do tego. Może ktoś był palony w krematorium, to on się już smażył jak skwarki na tym ogniu. No bo uważam, że ogniu jest żywiołem, jest oczyszczeniem człowieka. No można na wodę puszczać, to jest woda, też jest katarzyzm, oczyszczenie mógłby się. Więc się poszukać na wodę jednocześnie ogniu. No to są żywioły, no i może ogniem nim coś zakańczamy, spalamy coś. Może niektórzy różoprzyrodcy mówią, że jak się spali człowieka, to on nie będzie już wróci na ziemię. To jest fakt.
On nie wraca w tym czasie, bo nie ma do czego wrócić, do ciała nie wraca. Ale nie kończy się inkarnacja jego. Czyli głupich istot Pan Bóg nie potrzebuje. Chcieliście, wy chcecie, żeby głupcy wami rządzili? No nie chcecie, ale oni i tak rządzą, bo to jest ziemia. To jest inne prawo, tu prawo dżungli obowiązuje. Ale prawo boskie nie dopuszcza takich rzeczy, że głupcy szli do góry. Bo on był różoprzyrodowcem i idzie do góry, bo on spalił swoje ciało i już nie wróci na ziemię. On wróci w inne miejsce. On nie wróci tam, gdzie on się umarł. On wraca na inny wymiar, do innej klasy. Pierwsza, druga, trzecia, on musi... A jak nie przerobił w tym miejscu coś, to nie znaczy. Jedna sprawa, żeby mnie źle nie zrozumieć. I nie jestem przeciwko religii. To ja mówię, Panie Boże, kocham Cię, jesteś wspaniałą istotą boską, ale masz fatalną obsługę na ziemi. To jest ta obsługa nasza na ziemi, która tworzy parasole i łapie te dusze. Wszyscy łapią dusze. Nawet masoni łapią dusze w czerwonym kolorze. Po co? Po to, żeby stworzyć silną, mocną energię czerwoną, tu przy ziemi, bo oni żyją z tej energii. A jak żyją? Poczytajcie sobie sami, jak oni żyją, po co im krew potrzebna, po co jedzenie i tak dalej. Bo dlatego, że no oni ziemscy są. No i są tak, jest. My jesteśmy boskimi, a to nie czuję boskości w sobie. No chyba tu by nie był, no nie wiem. Poszedłbym może do, no nie wiem, gdzieś tam. Ale tu by nie był. Boskość jest na tym, że czujemy Boga w sobie, iskrę Bożą i chcemy dążyć do tego, skąd wróciliśmy, skąd przyszliśmy, bo nasz dom nie jest tu na ziemi, nasz dom jest u góry. Kiedyś miałem fajną taką inkarnację, gdzie Pani mówiła w trakcie seansu, taka dziennikarka, a no nie znana dziennikarka z tej widowni i opisuje, że była przemieszczonym Żydówką, no jest wyzwolenie, widzi Rosjan, którzy wyzwalają Oświęcim, ktoś chciał zmienić wersję, to nie. Rosjanie Oświęcim wyzwalali, Rosjanie stawiali Niemców pod mur, Rosjanie wywozili ich nawet na Syrię, tych oprawców i nawet kapo wywozili tych Ukraińców i Polaków tam na Syrię, brali, wywozili za tym Oświęcim. Nie pardonowali się, nie? Z tymi kapowcami, z tymi konfidentami, którzy współpracowali z tym, Tak. Ja uważam, że dzisiejsze czasy, wejdę jeszcze w ten czas i uważam, że gdyby młodzież była rewolucyjna, gdyby mnie dano 30 lat temu, żebym był, ja dzisiaj bym sobie wchodził i na tych lokalach, gdzie nie wpuszczają, proszę Państwa, i ludzi nie karmią, rysował swastykę, to mi się wyróżnił, żeby ludzie wiedzieli, jak za czasów jeszcze wojny szczerzono te kobitki, które współpracowały tych konfidentów z Niemcami. Znaczono ich, na łyso szczerzono. A u nas też to powinno wrócić takie, żeby pokazać, kto współpracuje z tym. Koleżanka dzwoni do mnie z tego z Ameryki, no koleżanka z nami, i mówi, że była wczoraj w lokalu, bo jakąś rocznicę miała i wyproszono ją z lokalu, bo maski nie miała, bo na mnie ubiera. Kazano jej wyjść z lokalu, poszła na lody. Ci, co weszli, znajomi jej, nie wstawili się, ani jeden za nią nie postawił się, proszę Państwa. Nie postawił się, ani nie powiedział, co to znaczy. My jesteśmy, proszę Państwa, samoloty lecią z Londynu i do tego ja może wejdę na ten temat, bo mi tak zawsze ten to coś robi, buzuje w głowie. Denerwuje, nie wiem, ja istotą duchową mam być, my to ma co? Ale jesteś na ziemi. Proszę. Ale jesteś na ziemi. Jesteś istotą duchową, ale na ziemi. Ale na ziemi. I mieszam do tego. Stewardessa w Londynie, to nie było dawno temu, dwa miesiące temu, doczekiła się dziecka trzyletniego matki, która nie miała maseczki i kazała jej wyjść. I tak się przyczepiła, że ta dziewczyna wzięła i wychodzi. I nagle co się dzieje, bo ludzie stanęli, krzyczeli. No nie jest, ona nie jest tam. Przyszedł jeszcze ten pilot, ten kapitan całego tego. I też potwierdził, pokazał jej drzwi i wtedy cały samolot wstaje, wychodzi. Wszyscy wyszli, ale później co się dowiedziałem, nie mówiono tym, ale pisano, że to był samolot do Tel Awiwu. Kto tam był? Żydzi byli. I Żydzi to potrafią zrobić, jeden za wszystkich.
wszyscy za jednego. Do dzisiaj tak jest. Kiedy dwóch Żydów się spotyka i mówi, no jak ten twój biznes, no dobrze idzie biznes, tu mi tu sprzedam, tu kupię i tak dalej. No mnie też dobrze idzie, wiesz co? Ale Icko coś kiepsko idzie, wiesz co? A może byśmy się tak po stówie zrzucili i skoro pomogliśmy trochę, co? No nie ma sprawy, to dalej. To Icek, chodź, pomożemy ci, Icek, proszę ci biznes, nic swojego. Spotka się Polak z Polakami, no mówi, jak tam? A mówi, wpadłem, siedziałem, mówi ostatnio. Mówi tak, a ja też siedziałem, kurde, tak to się do tego, wiesz? Ale ten jeszcze Jaszku nie się nadaje, go posadziłem. On jeszcze nie się. No i tak to jest właśnie. Tak to jest, jak z tymi kotłami mówiłem, że właśnie się udobył. Także... To zostawiamy nas i wracamy do boskości, bo my w istocie boskiej powinniśmy, ja mówię o sobie, bo ja pomagam ludziom przejść tą drogę, ja pomagam ludziom naprawić poprzednie wcielenia, ja pomagam ludziom, żeby zakończyli swoje swary na ziemi, wybaczyli matkom, rodzicom swoim, wybaczyli swoim oprawcom nawet i poszli do światła, bo jeżeli chyba, a ja mam wybaczyć komuś, tak? Po to, żeby się uwolnić. Ty jemu łaski nie robisz, ty jego nie chcesz, już pokonałem, że dobrze robię. Po prostu wybaczasz, odcinasz się. No jakby ktoś mnie przeszło, to ja robię sam na krzyża, a nie odcinam się od niego. Mój na krzyża odcinam od ciebie. Basta. Niech Bóg cię oceni. Nie ja. Nie będę cię przyklinował. Przekleństwo wraca. No w zasadzie tych właśnie egregorów, które są wahadłami. Egregory są wahadłami. Tam, gdzie lubimy swoje wszystkie uczucia, ideologie, bo żeby to wraca do nas. Tak jak modlimy się do Pana Chrystusa, to wraca do nas. To nic nie jest tam, że siedzi tam Pan z brodą i rozdziela. To, co siejemy, to wraca. Na zasadzie egregoru wraca. Tam na górze. Mogę powiedzieć coś ładnego? Proszę. Coś mogę powiedzieć ładnego? Tak, my wszyscy chcemy, brawo. Odnośnie wybaczania. Takie ładne zdanie usłyszałam i to bardzo mi się spodobało, chciałam się podzielić. Wybaczyć to nie znaczy, że ta osoba, której chcesz wybaczyć, zasługuje na to wybaczenie, ale to znaczy, że ty zasługujesz na życie w świętym spokoju. Tak, wybaczając, jak powiedziałem pani. Co do mnie tak przechodziło, niesamowite. A to, co powiedziałem, że wybaczając, odcinamy się od tego, no to... No tak. To odcinamy się, po prostu wybaczamy. Basta. Masz swoją drogę, każdy ma swoją drogę, każdy ma swoje zdanie, trzymaj się swojego zdania. I będziesz na tym poziomie, jak jesteś. Mądry człowiek, inteligentny powiem człowiek, nie słucha tylko mądrych, ale głupi też słucha. Także każda mądrość jest na każdym poziomie. Wybieraj sobie, którą potrzebujesz sobie, tą mądrość. Nie musimy słuchać profesorów na uniwersytetach. Pani tak, profesor, tak? Na uniwersytetach słuchamy. Pani doktor jest nauczycielem akademickim, uniwersyteckim na Akademii Medycznej. Nie na Akademii Medycznej. Także wiele tematów, jakbyście mieli, to wyjaśnię wam, dlaczego z punktu widzenia medycyny tak jest, a z punktu widzenia tego kaczorskiego inaczej to jest. Bo punkt siedzenia zależy, nie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak, my mamy dużo takich, sprzeczamy się z panią profesorą na różne tematy. Dyskutujemy, ale dobrze, no postępować. Dziewczyna też mi powie, że do tego, że też maski nie nosi i nigdy nie ubrała. Dlatego jest dla mnie wspaniałą kobietą. Jest na, ma swoje zdanie, choć koledzy jej noszą maski. Boją się, a nie boi się. No bo czego się bać? Świadomość człowieka czyni tym, kim jest człowiek. Tak, dlatego poprosiłem dzisiaj, żeby posłuchali i ocenę dała. Nieraz musimy się pokłócić, bo że religia nam potrzebna. Jak Boga nam potrzebna nam Boga. Przedszkole nam było potrzebne, szkoła podstawowa, średnia szkoła, aż w końcu może mieć uniwersytecie. A później możemy już być nauczycielami, profesorami, jak powiedział, po 33 roku życia, to jest tak jak Chrystus mówił, że nauczył, tak sobie dopisali tam, tak, w 33 lata.
choć zaczął nauczać podobno 29 lat, ale nie będzie ten wiek sobie taki nauczyciel znany. 33 nauczyciel, mądrość. No jak mówiłem, że mądrości nie będzie. Ale mnóstwo nauczycieli zapomnieli, nauczyciel to znaczy. Właśnie, nauczać. Nie? On, ta osoba ma nauczać. Aha, a teraz wszystko zapomnieć, nie? Ma nauczać. Tu jest ten cały problem. Nauczyciela, tak. Uśpowują się, że pytano do Chrystusa, mówiono nauczycielu. No bo nas nauczą, jak dalej nauczają. Aha, co do reinkarnacji, już jak mówimy o Chrystusie, nauczyciele pytają, uczniowie pytają, nie wiem, mistrzu, ten człowiek, który siedzi tutaj ślepy od urodzenia, grzebrze, nie widzi od urodzenia, czyja to jest wina, jego czy jego rodziców? No jaka jest odpowiedź? No ta odpowiedź to była przepisana Chrystusowi, ale powiedzmy, czyja to jest wina? Ani jego rodziców, tylko jego losu. A los jest karmą, czyli mamy karmę. Jaki nasz misie karma jest? I to jest karmić. Coś w tamtym życiu zasłużył na to, że dziś z pokorą siedzi i znosi wszystkie upokorzenia, nawet uśmieszenia, poniżenia, biedy. Dziś jest to nasze życie. Czy to nie jest przypadkiem nasz wybór? No, to byśmy, tu nie bylibyśmy tu, co jest wybór, jednak kieruje nasze życie. Jest nasz wybór, oczywiście. Jest wybór. Pierwsza jest, pamiętajcie, myśl człowieka. Ale myśl nie jest jeszcze siłą sprawczą, żadną. Bo myśl można sobie przesuwać w tą i tą stronę. Możemy mieć do tego kogoś złość, gniew, pretensji. Ale nie znaczy, że chcemy go zabić i zabijemy. Mówimy, zabijecie, tak? Zabijecie. Ale nie zrobię tego, bo tak mówi, nie, to fajny jesteś i tak, nie? Jakby tam do tego żona mówi do męża. Zabiję cię, jesteś zły, nie na tego. W końcu wieczorem do tego do rączki do łóżka prowadzi, tak? Nie zabiję cię jednak, bo jeszcze do czegoś jesteś potrzebny. To jest myśl człowieka. Później jest słowo. Oj, słowo to już jest moc, duża moc sprawcza. Kamień rzucony nie wróci, słowo rzucone nie wróci. Co jeszcze nie wróci? Wczorajszy dzień nie wróci, wczorajsze słońce nie wróci już. Wczorajszy mąż nie wróci, może już tak sobie proszę. Co jeszcze może? Ale może wrócić. Czyli słowo. Ale później słowo, po słowie coś działanie. Działa. Powiedziałem, to robię. Jadę do pracy, siadam do samochodu, jadę albo roweru, nie? Dobrze. To jest działanie. Czwarte. Powtarzanie. Powtarzam coś. Nauczyłem się coś robić, powtarzam. Staje się to nawykiem, z automatu to działa. Nawet pomyślał i już zadziałał. Ale pierwsze jest myśl. Później jest, staje się to charakterem człowieka. To jest szósty. Charakter człowieka. Charakter. Dlaczego ty tak robisz? No bo takie, tak mam. Tak lubię. To jest mój charakter. To zmieni charakter. Nie, nie zmieni, bo to nie mój charakter. Ja dostałem po rodzicach, ja pytam. Nie, to jest twój, ty wykształciłeś jego. Ty, to jest twój charakter, dobrze mówisz. To jest charakter. Charakter staje się życiem, losem człowieka. Los staje się karmą człowieka. Może być los i może być przeznaczenie. Później na końcu jest przeznaczenie. Mój jest takie przeznaczenie, bo tak pomyślałem, tak działałem i to otrzymałem na zasadzie tego. I tu mój był wybór. I trzeba zacząć od czego jest wybór mój taki? Od myślenia. I nie ma, mówią, że nie ma przyczyn, nie ma przypadków. Ja kiedyś byłem bachowcem, to może zacytuję tutaj definicję wypadku. Wypadek jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Choć polemizowano tam, czy dyrektor, który dostał zawału, jest to przyczyna wewnętrzna czy zewnętrzna. Dopatrywało się w różnych tam przypadkach, wypadków, że przyczyna zadziałała wewnętrzna, bo ktoś go wkurzył, prawda? Ale mógł też przyjść po pijaństwie wczorajszym, usiadł i sobie przysnął i zawału dostał, prawda? Bo pokażą na biurku, tyle roboty jest, prawda? Wszystko
biurku masz bałagan, to w głowie masz bałagan, tak? A student zapytał, jak na biurku mam czysto, pusto? W głowie też. Także coś trzeba na biurku mieć. I mamy, zobaczcie, jaka ta droga jest, którą nazywamy przeznaczeniem. To moje takie przeznaczenie. To teraz Pan mówi, to myśl, kombinuj, działaj, po to dam Ci wolną wolę i Twoje ego. Twoje ego ma Ci pomóc w tym wszystkim i dusza oczekuje, że Twoje ego naprawi coś. Psychologia mówi, uświadom sobie problem, przestanie on być problemem. Uświadamiamy sobie problem. Dlaczego doszliśmy do tego punktu? Czy nie warto wrócić z powrotem i już tą drogę? Bo ta droga to już przepaść jest, to po co? No i tak mamy w naszym życiu fizycznym. Mamy GPS-a, który mówi leć prosto, skręć prawo, i leć lewo i później mamy mu, a co tam gadasz, ja swoją drogą pojadę i pojechał tu dalej w prawo. Nie w lewo, jak GPS mówił. No i koniec drogi. I musi wracać z powrotem. I GPS-em nasza jest intuicja, proszę Państwa. To jest nasz GPS. To jest nasze sumienie GPS. To jest taki aplikator, który mówi prawdę. I GPS-a, jak nie będziemy słuchać swojego sumienia, no to tak jak GPS-a nie będziemy słuchać. GPS już tam ustawiony jest. Może Wam pokazać krótszą drogę, może Wam pokazać drogę z przygodami jakimiś tam, albo przez las, jak wybierzecie sobie. Bo zawsze i w GPS-ie też mamy trzy drogi podobno. Mamy do wyboru, tak i w życiu mamy trzy drogi do wyboru. Nieprawda jest, że takie mamy przeznaczenie nasze, że to jest przeznaczenie, dlatego mamy to ego. Ono, 3% ma działać, myśleć, kombinować. Kombinuj na jak koń pod górę, ale masz kombinować, aż wyciągniesz ten wóz pod górę i pójdziesz na równo. Wtedy. No i teraz wracamy do tych przypadków, to nazywamy, że nie ma przypadków. Mojej tu książki nie ma, to hipnoza świadoma, nieświadoma. Już na wydawnictwie nie zakończyło się, dalej drukują. I tam pisze o tym, że nie ma przypadku. Nie ma przypadku, że Pan słuchacie. Nie ma przypadku, że Wy mnie usłuchacie. Nie ma przypadku, że tak potrzebujecie tej duchowości, bo to wszystko jest zamiarem naszego umysłu. I Wasz umysł tutaj spowodował, że tu też jesteście, interesują Was tematy, które trochę dopowiem. Nie ma przypadku. Nie ma przypadku, że ja siadam w samochód i jadę do, tą drogą wrócę do domu. A może jak koleżanka mnie na kawę zaprosi, to też nie będzie przypadek, bo jej zamiar będzie raz pełny, to życzliwy, tak? Na przykład nie będzie to przypadek, będzie to, nie będzie to, to be, nie będzie to co? Przypadek, czyli będzie to naszym zdaniem. Przypadek, tak? Nie ma przypadków. Wszystko ma swój sens. Logikę, myślenie świadome. Wszystko było zamiarem czegoś tam, które dokonaliśmy. Ale może być wypadek. Czyli ja uważam, że są przypadki. Przypadki w życiu, kiedy nie myślimy, nie działamy. Jedziemy samochodem, zagadaliśmy się, kręcamy w prawo, czyli nie było w tym czasie myślenia logicznego. Jak nie ma myślenia, to jest przypadek. Jest wtedy. Jest to nasz wypadek już wtedy. Wypiliśmy kielicha, też jest to samo. Nagle skręcasz w prawo, ktoś cię nie widzi. Jedno nie było zamiarem uderzyć. Twoim też nie było, ale było coś takiego za tym czynnik, który nazywamy nieostrożnością. Ostrożność gdzie jest? Nie w świadomości, nie w duszy, tylko jest w naszym logicznym myśleniu, analitycznym. To, co my nazywamy 3%, z tym my przychodzimy, jakaś tak powiedzmy, nasza świadomość to jest sługa. Czyli sługa nieświadomości. A czym jest nieświadomość? My nazywamy to duszą, to jest tylko on nazwał to wyobraźni. Kiedy gdzie zapisuje się całe życie istnienie człowieka, czyli przechodzimy do góry. To Pani mówi, że to takie było, tak miało być, że mąż mi umarł, mając 50 lat. Ja mówię, dlaczego tak miało być?
No bo to jest przeznaczenie. Pan Bóg dał, Pan Bóg zabrał. Dziecko umarło 3-latka, Pan Bóg dał, Pan Bóg zabrał. Nie ma nic takiego, jest efekt jakiś. Pan Bóg nie ustala czasu życia. Pan Bóg daje paliwa do całego baku, tobie energii. Jak przeżyjesz, tak będziesz. W naszym życiu działają tutaj na siły fizyczne, które nam utrudniają życie, więc musimy sobie radzić z tym życiem. Jeżeli chcemy uspokoić siebie, swoją duszę, to mówmy sobie, że tak miało być. Aplikator mój, który to jest, gdzieś tam łączy się z czymś podobnym, wy dostajecie informacje, ten aplikator jest takim wiarygodnym informacją, gdzie przesyła informacje do swojego pola informacyjnego, czy coś takiego już było w twoim życiu. Czy coś takiego było w twoim życiu. I mówi podświadomość, tak jest, wyłapuje tagi tam związane z tym i mówię, że tak. I wtedy mówię, dlaczego ty wierzysz? Bo w mojej podświadomości informacją tak, ale w mojej podświadomości nie ma. To jest twoje zdanie, już dobrze sobie wtedy trzeba do tego. A dlaczego w mojej podświadomości była taka możliwość? Bo być może w którymś wcieleniu byłem gdzieś w lochach zamknięty, gdzie były zamknięte lochy, które były ukryte w górach, prawda? Takie lochy były zamknięte. I ja mogłem w to uwierzyć, bo w mojej podświadomości taka informacja jest. To my poszukujemy w sobie tej prawdy, nie? Tyle, a książki czytamy i mówimy, o tak, to jest możliwe, że tak jest, prawda? To jest możliwe, że tak jest. Pan pytał coś. Tak, o mnóstwo teoretyczne. To jest najprostsza metoda, jaką każdy hipnotyzer powinien wykonać. Hipnotyzer nie jest hipnoterapeutą. Hipnoterapeuta może być hipnotyzerem, ale odwrotnie nie da rady być. No bo jednak hipnoterapeuta powinien mieć wiedzę psychologiczną. Hipnotyzer nie musi być. Ja robiłem te sztuczki takie na strajku. To jest niebezpieczne? Nic nie jest niebezpieczne. Dlaczego ma być niebezpieczne? Jest forma zabawowa. I w trakcie seansu zbiorowego, my robiliśmy to z doktorem Daniłowem, ja bywałem w Charkowie, też tam występowałem z nim i tu w Polsce. Robiliśmy to tylko dlatego, żeby pokazać ludziom, jaki ma nasz organizm, czy nasza psychika, możliwości przezwyciężyć każdy problem. Nawet ustawić pana krześle i tyle pokazać, jak potężna jest podświadomość, bo to jest podświadomość. Czyli mózg katalityczny jest najzwykły, jak to hipnotyzer, że nie potrafi zrobić, to nie jest. To jest prosta rzecz, którą można wywołać z sobą. Lęk wywołać człowieku. Lęk wywołać człowieku na zasadzie czego? Niech pan podejdzie, pan pokaże tutaj lęk. Niech pan tak stanie. I ja na przykład stojąc tak za człowiekiem, bo będę go tak może wprowadzał w stan, mogę go pokręcić główką i tak dalej. I teraz twoje ciało, czyli zamknij oczy. I teraz, kiedy pociągnę ręką do tyłu, poczuć twoje ciało robi się sztywne, drętwie, deska, zamknij oczy. Raz, dwa, tak jak poleci do tyłu, sztywne ciało. A weź pan za nogi teraz, zobacz, sztywne, jak na to. I to jest katalepsja. Może nastawić się. Pan Piotr bronił się do tego. Dopiero później się zorientował, ale ja wam mówiłem, że kiedy ja wprowadzam człowieka w taki stek, żeby jego mózg oszukać, bo mózg nasz też potrafi. Nasz mózg nie mówi prawdy, bo nie zna prawdy. To, co my mówimy, jemy. Kiedy ja... Co pan mówi? Nie, ja się broniłem, a potem... Znaczy, moja sztywność nie wynikała z tego, że ja się jakoś tam... Nie sprawdzi. Znasz, proszę. To było tak po prostu. Na luzie, tak? No, no i wtedy by było różne, to wtedy leci do tyłu, to zastanawiałem się. Kiedy chcę mózg szukać, to jak mówię, puszczam. Tak, lewa ręka, noga, prawa noga, lewa noga i zamykasz oczy, trochę pokręcę głową i mózg teraz traci orientację, gdzie jest prawa ręka, gdzie jest noga, gdzie jest nos, gdzie jest usta, gdzie jest co. I wtedy już nie nadążę za moimi słowami, więc pozwala, żebym ja już dalej pokierował tym
wszystkim. To już to. Proszę Państwa, dzisiaj my mieliśmy mówić na temat duchowości, a więc chciałbym ten temat podtytułować. A kto zechce na te inne tematy, zapraszam. Myślę, że ten temat, o którym mówiłem, jest dla Państwa jasny, czytelny. Ja chciałem z tej strony jako terapeuta, psycholog przedstawić z moich doświadczeń, jak to jest, czy to my kierujemy naszym życiem, czy to Pan Bóg, czy ktoś inny, a może jeszcze wróżki kierują naszym życiem, czy terapeuci. Jasno przedstawiłem Państwu w tym temacie, że jakie życie, taka śmierć. Także my jesteśmy kowalem swojego losu, my decydujemy o tym, czy mamy dobrze, czy źle, czy piękniejemy, czy czujemy się zdrowi, czy czujemy się szczęśliwi, a nawet czy czujemy się bogaci. To my o tym decydujemy, nikt więcej. Proszę, jeżeli będą w tej kwestii jeszcze pytania, jak mówiłem, a widzę, że już są, to proszę, zaczynamy dalej pracę. Pytania i odpowiedzi. Widzę, że macie Państwo wątpliwości. Także proszę w trakcie naszych wykładu nie zadawać pytań, ale pod koniec. Teraz przyszedł czas na pytania. Zaczynamy.